jest to super pomysł. Bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu takich zabawach, akcjach. Staramy się pomagać jak najczęściej się da i gdzie się da, więc tutaj świetny pomysł w ogóle, że coś takiego wyszło. Dla organizatorów duży plus i no i cieszymy się, że przy okazji mogliśmy dać komuś coś, czego brakuje. Skąd się wziął pomysł? No, NHL, NBA, tam tak naprawdę ze Stanów to wszystko przyszło. No i pomysł się wziął z tego, że poznałem się z Pawłem na jednym ze spotkań, które organizowaliśmy dla przedsiębiorców. No i tak jakoś nam się udało dogadać. Wszystkie pluszaki będą przekazane do domów dziecka, do organizacji, które zajmują się między innymi dziećmi z porażeniem mózgowym i innymi organizacjami gdzieś tam, które wspomagają po prostu dzieci, tym bardziej w tym okresie świątecznym. Też to chyba fajne, że tak wiele osób odpowiedziało dzisiaj na ten apel, bo to było widać po liczbie tych maskotek, które znalazły się na parkiecie. Jestem po prostu zadowolony, że taka akcja się przyjęła w Opolu, bo to już mogę powiedzieć, że się przyjęła. Na pewno za rok będziemy robić to drugi raz i na pewno za rok będzie tych maskotek jeszcze więcej. Wyszło naprawdę fajnie w skali tutaj naszego miasta, nawet myślę całego kraju, bardzo fajna akcja. No to powiedzmy chwilę o tym pomyśle, bo to właściwie na prawie że każdym meczu Gwardii różnego rodzaju pomysły się rodzą, jak się narodził ten. Atrakcji mamy, można powiedzieć, z meczu na mecz, czy z sezonu na sezon, coraz więcej. Natomiast tutaj ten pomysł, jeżeli chodzi o tą akcję Żyć Pluszaka dla Dzieciaka, narodził się troszeczkę spontanicznie wraz tutaj z chłopakami z Fundacji Biznesowa Grupa, którzy tutaj nas w tym pomyśle, że tak wsparli w całej organizacji tej akcji. I uznaliśmy, że mecz z Górnikiem Zabrze będzie o tyle fajny, że jest to mecz najbliżej zbliżony Święta Mikołaja, tak? Więc mogliśmy tutaj, że tak powiem, zrobić to w tym stylu. No i cel jest szczytny, tak? Ponieważ te maskotki i pluszaki trafią do domów dziecka i domów samotnej matki w naszym regionie. Więc tym bardziej, tak? Tym bardziej cieszymy się, że ta akcja wyszła naprawdę fajnie. Przy okazji pobiliśmy tutaj dzisiaj rekord frekwencji w tym sezonie na trybunach, 2700, za co bardzo dziękujemy kibicom. Naprawdę wiele tych maskotek wylądowało. Dziękujemy również wolontariuszom, którzy naprawdę w bardzo szybkim tempie, dosłownie 3-4 minutki, ogarnęli cały parkiet z tych maskotek. Super sprawa, naprawdę jeszcze dużo emocji jest we mnie po tym, co tutaj się dzisiaj działo, ale naprawdę myślę, że wyszło super. Czy te maskotki trafią na święta już teraz do dzieci? Tak, trafią na święta. Chcemy to zrobić w przeciągu najbliższego tygodnia, w zasadzie do 19, czyli do najbliższego meczu, który tutaj odbędzie się w Stegu Arenie. Chcemy, żeby te wszystkie maskotki zostały rozwiezione do tych punktów docelowych, które sobie zaplanowaliśmy. A jakie zwierzątka najbardziej lubisz i jakie przyniosłaś dzisiaj, Krysia? Czyli mama wytłumaczy. Krysia lubi najbardziej pieski, tak? Ale dzisiaj przyniosłyśmy lwa i ośmiornice. To chyba ważne, żeby na takich wydarzeniach sportowych też taki element społeczny się pokazywał, bo sport mówi się zawsze dużo o motywacji, o wartościach i to jest chyba też jedna z tych dodatkowych wartości. Jasne, mi się w ogóle wydaje, że sport też tutaj dla kibiców w ogóle te wydarzenia są super, bardzo fajnie zorganizowane i za każdym razem zaskakuje nas czymś nowym, że nowe są jakieś akcje właśnie pomocowe, takie charytatywne albo reklamowe, więc no my bardzo chętnie w tym uczestniczymy i zawsze będziemy w tym uczestniczyć, jak się tylko da.